To, co różni nas w podejściu do pacjenta versus normalny gabinet stomatologiczny, to cały proces diagnostyczny. Od tego zaczynamy. Ten proces, który w gabinecie stomatologicznym normalnym zaczyna się drobną diagnostyką i pracą, to u nas trwa troszkę dłużej, ale jest procesem zakończonym. Tak? Ten moduł jest naprawdę dobrze wykonany. Generalnie chodzi nam o to, żeby zabrać pacjentowi objawy, z którymi do nas przyszedł, najczęściej bólowymi albo estetycznymi. Jeżeli pacjent ma starte zęby na przykład i chce odbudować sobie i całą estetykę, i całą funkcję, i chce inaczej wyglądać, inaczej się poczuć, to my właśnie tym się zajmujemy.